Hello Sister Hulk, to jest następny odcinek, to już jest trzeci odcinek z Subnautiki. I tak jak mówiłem, w tym odcinku zrobiłem nam skuter podwodny. I którego naprawdę zasięg naszych... po prostu... na głębokość naszej eksploracji się zwiększa dużo. Możemy dużo szybciej wpłynąć i wypłynąć, więc... więcej powietrza zostaje nam w zapasie. Ale... czy to jest to, co ja myślę? No popatrzcie. Nie liczyłem się jeszcze jednym, a znajdujemy już następną naprawdę super rzecz, jaką jest Seamove. A jest to załogowy, jakby jednoosobowy statek podwodny, w którym będziemy mieli już tlen. Ale to na razie jeszcze nie teraz. Tymczasem mamy nasz... Dobra, mamy nasz skuter. Widzicie, że chwilę nam zajmuje z takiej głębokości nawet. Ale jeszcze nie mam pełnego tlenu. Dobra. I dzisiaj będziemy... myślę, że naszym celem będzie znaleźć srebro. Ponieważ to się nam naprawdę przyda. Oraz złoto, czego się nie wspomniałem. Srebro oraz złoto. To będą nasze dwa cele główne. W dzisiejszym odcinku. O, co jest to? Widzicie, to jest piaskowca. Mamy złoto. Jest ruda wapienia i piaskowca. Mamy srebro, dobra. Koniec odcinka, dara. Dobra, pozbieramy sobie troszeczkę tego. Ale to naprawdę lagi, co się generuje dużego. Dobra, srebra, bardzo fajne miejsce. Nigdy w tym miejscu jeszcze w nauce nie byłem. Dobra, płyniemy sobie. Jestem jeszcze pod wodą, więc no bez skutera naprawdę mielibyśmy tu ciężko. Należy, że mamy skuter. Naprawdę jest łatwiej. Dobra, z góry was przepraszam, że ścinki, no ale to nie są ścinki z powodu mojego sprzętu, tylko no po prostu taka gra, no. Ogólnie mam tu w tym momencie ile? 50 FPS-ów. W ogóle jak masę mam 140. Ale podczas generowania terenu te FPS po prostu się tracą. One znikają, uciekają. Co to jest? To jest zabić. Zresztą jak wszystko w tej grze. Dobra. Tu coś widziałem. Mamy drugie złoto. I tu również mamy jakiś duży wrak. Dobra. Zwiedźmy sobie teraz ten wrak, bo już skoro mamy już to, co chciałem znaleźć. Ale jak teraz wyskoczył. Dobra, lecimy do wraku. Może tu jeszcze będzie następna część Seamove'a. Tylko że Seamove'a nie zrobimy. Jest Seamove. Tam to nas zaatakuje chyba, czy nie? Dobra, nie. To jest najgorsze. To jest takie coś, że jak nam się przyklei do ręki, to inny roz. Dobra. Ale tymczasem również jest nam bardzo potrzebny... stacja do dokowania. Co my tu mamy? Działko grawitacyjne. Co to za robotek BDW? Dobra, idę. Lecimy po powietrze. No to już jest naprawdę głęboko. Dobra, lecimy w dół. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć wszystkie rzeczy, które bym chciał. Czyli... chciałbym stację do dokowania. Czyli nie, jak to się nazywa, jakoś tak. Nie do dokowania, co ja gadam. Do tworzenia Seamove'a oraz takich rzeczy jak cyklop. Pewnie ktoś, kto nie kojarzy gry, nie wie, to jest cyklop, ale to się dowie z biegiem odcinków. A tymczasem... bo ja nie wiem, czy ja tu chcę wpływać. A, dobra, tu jest... bioreaktora. To jest również bardzo fajne, to jest... jest Seamove. Dobra, mamy Seamove'a. Brakuje nam jeszcze tylko teraz... jak to się nazywało? Nie mam pojęcia. Naprawdę chciałbym wam powiedzieć, ale nie mogę. Pamiętam po prostu. No dobra, nieważne. Płyniemy tam jeszcze raz, bo tu jest fajne wejście. Będę się tamtym będę musiał jeszcze raz wpływać. Dobra. O, to jest następna rzecz, którą bym bardzo chciał. Skrzynka plantacyjna. Chyba tak się to nazywa. Nie. Grotki donicy. No, nieważne. Ładowarka baterii. O, to też bardzo się przyda. To w późniejszej grze.
Co tu dalej mamy? No Signal. Okej, okay, jeszcze jeden fragment Simowa. Naprawdę bardzo dużo jest tych fragmentów Simowa. Drzwi do otwarcia. Wydaje mi się, że jak oglądałem na YouTubie, to ten wrak nie był aż tak bardzo rozbudowany. Ale to może być tylko moje odczucie. Okej. Okay. Naprawdę, ta nowa butla, którą zrobiliśmy chyba w pierwszym odcinku jeszcze, jest nam naprawdę pomocna. Możemy dużo więcej zwiedzić dzięki temu. Co my tu mamy? Ładowarka baterii. To jest ostatnia. Cześć. Tak, naprawdę idziemy jak pucze, wam powiem. Dlaczego ja to znowu muszę otwierać? Dopiero co to otwierałem. Dobra, na pewno chcę zeskanować bioreaktor. Ale warto to bioreaktor mamy. Tego nie możemy otworzyć, nie wiem dlaczego. Doniczka. Ławka. I doniczka ścienna. Dam radę jeszcze. Wrócę to jeszcze raz. O, to jeszcze jakiś plakat był, który też bym chciał zebrać. Bo tak jeszcze są bossy już takie kolekcjonerskie bardziej, ale się przyda, no wszystko się przyda. Myślę, że w najbliższym odcinkach, zanim jeszcze nawet zbudujemy Simowa, będę chciał się udać na wyspę. Mówię, w którym będzie przeszkadzał taki mój stary speedrun w tej serii. No tak faktycznie trochę jest, no. Ja tą grę już trochę znam. I jednak... Aha... To są jakieś błędy chyba jeszcze w grze. Ja tak trochę speedrunuję, no bo... To jest jednak... Robię to, co mnie interesuje w tej grze. Interesuje mnie... To co widzicie? O, ja to wiem, co to jest. Ramka na zdjęcie. Bardzo fajna rzecz. Podczas testowania gry. Filtrak. To też jest... Chyba, z tego co widziałem na YouTubie, to też podobno bardzo fajna rzecz. Dobra, zostałem nam jeszcze obok. Wraku coś do... zobaczenia. Lecimy już tutaj. Zjedź sobie rekinie, czym ty jesteś? Dobra, tu mam pełno złomu. O Jezus Maria, co duży jesteś. Teraz na szczęście nas nie goni. Czy tu coś mamy interesującego? Nie, tu nic interesującego nie ma. Przenośna konsola pojazdów, to się chyba nazywało. Tak, wracając jeszcze do mojej myśli o tworzeniu Simowa. Ała, boli, nie rób, nie bij. Tam jest bioreaktor. No dobra, chyba w tym roku już będzie wszystko. Jeżeli ktoś się zauważył, czego co zapomniałem, to zapraszam do... Oczywiście... dzielenia się w tym w komentarzach. No dobra, wróćmy się już do bazy. 300 metrów. No myślałem, że dalej będziemy. Ale jak zauważyłem, może wy też zauważyliście, bardzo szybko moc w naszym skuterze znika. Aczkolwiek tak, no, bardzo przyspiesza podróżowanie. Dobra. Lecimy więc szybko do bazy. A ciężko pontonu. Co to jest? Zlepek nasion wodorostów. Nie ma to teksturki jeszcze? Aż się teraz zdziwiłem. Myślałem, że to ma teksturkę. Dobra, a tymczasem jeszcze zróbmy w tym odcinku może jakieś narzędzie, które bym chciał... Filtrak. To jest podobno bardzo fajna rzecz. Ale to jeszcze nie w tym odcinku, ponieważ nie mamy jeszcze do końca zeskanowanego tego. Dobra, chip komputerowy i bateria. Robimy to na szybkości. Jest elektryczny, to niestety nie to. Chip komputerowy. Są teraz dwa... To nie jest to.
Gdzież chip komputerowy? Chip komputerowy, złoto, koraz, czyli potrzebujemy nóż i miedzie na przełód, dobra. No to myślę, że na nożyku dzisiaj zakończymy. Ale w ogóle damy radę go zrobić, dobra. Guma silikonowa, jak się robi gumę silikonową? Jak się robi gumę silikonową? Guma silikonowa, zlepek nasion wodorostów. Dobra, to mam jeszcze takie tutaj, o. A no, to już skończę dzisiejszy odcinek. W następnym odcinku się... No widzimy się już za dwa dni. Piszcie, jeżeli coś pominąłem. Co chcecie, żebym zrobił, też piszcie, no to zrobimy to nieco później niż wy chcecie. Pewnie. Ale zrobimy wszystko po kolei. Jesteś z wami Żegna, widzimy się w następnym odcinku. No i elo.